Bardzo brawa jeszcze raz Szkoła Podstawowa w Tczycy i zespół Gredo. Drodzy Państwo, za nami występ trzeciej grupy jasełkowej, trzeciego zespołu jasełkowego. Przed nami jeszcze trzy, czyli jesteśmy, drodzy Państwo, na półmetku. Bardzo się cieszę, że dalej w tak licznym gronie na widowni wszyscy podziwiają nie tylko swoich najbliższych, prawda, nie tylko swoje dzieciaki, które występują w zespołach, ale również i wszystkich pozostałych artystów. Jury, Szanowni Państwo, na chwilę wyskoczyło do toalety, króciutka przerwa dwuminutowa. Ja, korzystając z tego momentu, zaproszę Państwa na jutro przegląd grup kolędniczych oraz noworoczny koncert zespołu pieśni i tańca Miechowiacy. Także o godzinie 12 pierwsza uroczystość, a o godzinie 17 druga. Można przyjść na obie, można, drodzy Państwo, tylko na jedną wybraną. Także zachęcam, zapraszam serdecznie, żeby wejść w ten nowy rok w takim kolędniczo-tanecznym klimacie i spędzić go z Centrum Kultury i Sportu. Drodzy Państwo, przed nami teraz zespół Atelier, przepraszam, Nadzieja. Przepraszam, troszeczkę podniosło się ciśnienie zespołowi Atelier, że oni już. Nie, pomyłka. Atelier się przygotowuje, drodzy Państwo, a Nadzieja przed nami. Nadzieja, zespół z Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Koło w Miechowie. I widzę, że już się przygotowują, już prawie gotowi. Mamy i ojca Franciszkanina, i księdza, i przebranego, czy prawdziwego? Przebrany ksiądz mówi, że jest. Dobrze, proszę Państwa, no tak mi powiedziano, więc ja tego nie weryfikuję, nie jest to moim zadaniem. Ale widzę, że nasze jurorki już wracają, tak, po krótkiej przerwie, po krótkim odpoczynku. Jak wrażenia, Pani Krystyno? Proszę o dwa słowa, ja podam mikrofon. Tak? Nic od Pani nie uzyskam. Miasteczka Betlejem zostało zakłócone przez ogromną rzeszę ludzi. Dzień Dawida zapełniał ulice, pałace, a nawet okoliczne zbocza gór. Mieszkańcy, czekając na rejestrację, musieli od rana do późnego popołudnia stać w długich kolejkach. Gospody były tak przepełnione, że ich właściciele musieli usunąć je na poddasza swoich domów. Zapadł już zmierzch, kiedy Józef prowadził swoją żonę w bramę miasta Betlejem. A tam gdzieś daleko, w Rzymie, Cezar August, główny księgowy świata, pod władaniem którego znajdowało się wówczas Betlejem, siedział w swoim pałacu nad Tybrem. Oto ją. Przed nim rozciągała się mapa świata, zatytułowana Orbis Terrarum Imperium Romanum. Miał przeprowadzić spis ludności świata. Wszystkie narody cywilizowanego świata były objęte jednym oficjalnym językiem. Była to łacina. Był tylko jeden władca na tym świecie. Cesarz. Przyjrzyjmy się temu, co się teraz dzieje. Tymczasem w Betlejem, szukając schronienia, Maryja i Józef, którzy przybyli na spis ludności, udali się na zbocze wzgórza, gdzie znalazła się dla nich stajenka w jaskini.
tej stajence pasterze chronili swe stada w czasie burzy. I tam właśnie, spokojnie, w samotności, w opuszczeniu, smaganej zimnym wiatrem jaskini, miał narodzić się Stwórca i Pan Świata. Nie tylko Imperium, ale całego świata. Thank you.
To już jest piękna i długa historia. Która jest zapisana w Starym Testamencie. Kiedy kończą się dzieje proroków, spełnia się obietnica. Bóg nie pozwala na to, by człowiek został niewolnikiem diabła i jego diabełków. Wybiera mamę dla swojego syna i rodzi się Jezus. Popatrzcie, co dzieje się w Betlejem. Trzej przybysze, monarchowie,
przed żółkiem uklepki. I królewskie dary ze sobą przyniesie. Mirrę, złoto i kadzidło. Pod świetne stopy maleńkiej dzieci.
na wolność intelektualną w Łowie Jehowie. Gorące brawa. Zespół przygotowały Karolina Kajus oraz Anna Bartz. I w dalszym ciągu nie wiem, czy ksiądz jest prawdziwy, czy nieprawdziwy. Twierdzi. Proszę księdza, jak to jest? Proszę zalewać. Jak już to zrobić? Wygląda na to, że prawdziwy, choć twierdzi, że przebrany. Nie wiem, proszę państwa. Może później to ustalimy za kulisami. Bardzo dziękujemy Psoni, koło w Miechowie. Szanowni państwo, przygotowuje się już zespół Atelier. Zespół Atelier będzie potrzebował kilku minut na to, żeby przygotować scenografię na scenie, więc oczywiście teraz jest ten czas na to, żeby to zrobić. Ja zwracam się po raz kolejny do naszych jurorek, do naszych wspaniałych pań, do pani Krystyny i do pani Emmy. Czy już jakiś faworyt się wyłonił? Patrzą w sufit, nie chcą mi powiedzieć. Pani Krystyno, proszę się dać namówić, czy już ktoś wysunął się na prowadzenie, czy też macie faworyta, czy jeszcze na razie nie? No możemy. Oczywiście, że możemy i tak zrobimy, nie mamy innego wyjścia. Nie mamy innego wyjścia, oczywiście poczekamy, szanowni państwo, jeszcze dwa zespoły przed nami. Po występie ostatniego zespołu wręczymy nagrody w konkursie bożonarodzeniowym, więc wszystkie dzieciaki, które brały udział w tym konkursie, zachęcam, aby jeszcze poczekały właśnie około pół godzinki, bo mniej więcej około 11:30 te nagrody wręczymy. Szanowne jury, uda się wówczas na obrady, zapewne możliwe. I po tych obradach nastąpi ogłoszenie wyników w miechowskim przeglądzie widowisk jasełkowych. Drodzy państwo, przypominam, jutro o 12:00 zapraszam państwa tutaj do Centrum Kultury i Sportu, grupy kolędnicze, o godzinie 17:00 zespół pieśni i tańca miechowiacy i koncert noworoczny ze specjalnym repertuarem przygotowanym właśnie na jutrzejszy występ.